W nocy 28 grudnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego lubińskiej policji zatrzymali do kontroli drogowej kierującą samochodem osobowym marki Opel. Jak się okazało, kierująca miała aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także poszukiwana była listem gończym. Jak ustalili policjanci z Wydziału Kryminalnego, mieszkanka gminy Lubin w jednym z salonów sieci komórkowych ukradła telefon o wartości 600 zł. Kolejnym łupem kobiety były ubrania o wartości 700 zł. Kobieta podczas kradzieży nie była sama, miała przy sobie dziecko koleżanki i wózek dziecięcy służył jej do pakowania łupów. Zatrzymanej za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.